Dzień dobry Państwu, hej kochani, jestem właśnie w aucie, jak widzicie. Auto jest w końcu odebrane od mechanika. Jeżeli śledzicie nas na łobuzach, to wiecie, że przez jakiś czas, przez miesiąc nie mieliśmy auta, było w naprawie. Ale już jest, więc mogę wrócić z carvlogami. Ostatni carvlog był mniej więcej miesiąc temu, ponad miesiąc temu, więc fajnie się składa. Będzie kolejny carvlog. Właśnie, słuchajcie, czekam na kogoś i stwierdziłam, że sobie nagram, bo zawsze mnie pytacie, czy ty specjalnie gdzieś odjeżdżasz, żeby nagrywać carvloga. Nie, nie specjalnie. Zawsze jestem gdzieś tam na mieście i po prostu stwierdzam, że mogę sobie nagrać carvloga. Wrzucaliście mi kilka tematów i wrzucajcie dalej, jeżeli chcecie, żebym jakieś tematy poruszyła, czy jesteście czegoś ciekawi, to piszcie mi na dole w komentarzach, to będę poruszać te tematy. Może dotyczące was, możecie przesłać jakiś swój problem, może się do tego jakoś odniosę, omówię i tak dalej. Może wam coś doradzę. Póki co mam kilka swoich tematów i dziś, słuchajcie, powiem wam o mojej pierwszej, najbardziej stresującej na świecie pracy. W sensie to nie była moja pierwsza praca w ogóle, bo pierwsza moja praca to była wiele, wiele lat wcześniej, kiedy pomagałam malować ściany. Także prac to ja miałam dużo, bo jak skończyłam 18 lat i poszłam na studia, w sensie w te wakacje po maturze od razu zaczęłam pracować, dorabiać sobie kasę. Robiłam różne rzeczy, wiele razy wam mówiłam, dawałam korki, uczyłam angielskiego dzieciaki, to też wam mogę opowiedzieć, bo mam śmieszne różne historie. Robiłam warkoczyki, pilnowałam kotów, no robiłam mnóstwo rzeczy, żeby sobie dorobić i żeby nie brać kasy od rodziców, bo u mnie tak było, że ja nie brałam kasy od rodziców na jakieś swoje przyjemności typu, nie wiem, wizyta w kinie. Sorry, że tak się oglądam, ale tu stoję przy ulicy. Okej, dziś będzie o mojej pierwszej, najbardziej stresującej pracy, o mojej najbardziej w ogóle stresującej pracy chyba na świecie, jaką miałam, żebym się teraz nie pomyliła. Wydaje mi się, że na drugim roku studiów. I byłam w tej pracy 8 miesięcy. I to była praca w kancelarii prawnej. Byłam asystentką, byłam sekretarką dyżurną. Taki był oficjalny, jakby, takie było oficjalne stanowisko. I skąd się tam wzięłam? Czy miałam jakiekolwiek podstawy, żeby pracować w kancelarii prawnej? Wykształcenie w tym kierunku, studia w tym kierunku? Nie. Ja studiowałam zarządzanie, marketing, później medioznawstwo. Ale poszłam tam do pracy, ponieważ chciałam po prostu pracować jako sekretarka. Stwierdziłam, to będzie taka przyjemna praca dodatkowa, że nie będzie zbyt trudno, co się zaraz okażecie, wcale nie było tak łatwo. I teraz jak znalazłam tą pracę? Weszłam na stronę takiej firmy, która zajmowała się pośredniczeniem w szukaniu pracy dla studentów. Wypełniłam tam taki formularz, wypełniłam wszystkie swoje dane. Nie pamiętam, czy załączyłam CV, czy nie. W każdym razie czekałam jakby na oferty. Znalazłam się na rozmowie kwalifikacyjnej właśnie w kancelarii prawnej. Pamiętam to jak dziś, poszłam elegancko ubrana, no i po tej rozmowie pani stwierdziła, że mnie przyjmuje, zapytała dlaczego chcę pracować, dlaczego przecież nie studiuję prawa, a ja wytłumaczyłam, że nie przeszkadza mi to, że lubię pracować z ludźmi, że chciałabym sobie właśnie dorobić po szkole, że pasują mi przede wszystkim godziny, no i właśnie, że interesuje mnie praca biurowa. No i dobra, słuchajcie, dostałam tą pracę od razu, pani po prostu, no nie było nic trudnego na tej rozmowie, nie miałam tam zagadnień żadnych prawnych i tak dalej. Pierwsze co pamiętam to, że dostałam dress code. Pierwszy raz się z tym zetknęłam, bo jedyny dress code jaki znałam to był taki, wiecie, jak idziemy na wesele, czy na jakieś inne oficjalne okazje, czy na zakończenie roku, a tutaj dress code do pracy. I dostałam całą taką kartkę i na tej kartce było napisane, co wolno, czego nie wolno. Także czego nie wolno było nosić? Przede wszystkim nie wolno było nosić odsłoniętych ramion. Ramiona musiały być zawsze zasłonięte, albo koszula, albo marynarka. Takie były wymogi. Koszula nie mogła być w ciapki, nie mogła być kolorowa, w kwiaty. Koszula musiała być jednolita lub w delikatne wzorki. I najbardziej pożądanymi kolorami było biel, granat lub czerń, lub jakieś beże. Buty. Buty powinny być minimum na 6-centymetrowym obcasie. Nie ściemniam, słuchajcie, pamiętam jak dziś, że zlękłam się po prostu, bo pamiętam, że miałam tylko jedyne buty i że musiałam sobie jakieś nowe buty kupić, bo właśnie miałam jedne po prostu pantofle na obcasie. Co było dalej? Rajstopy. Musieliśmy mieć rajstopy minimum 20, nie można było mieć cieńszych niż 20. I nie mogły być te rajstopy jakieś tam bardzo grube. Także marynarka, nieważne od pory roku, zawsze musiała być. Jakaś spódniczka, jakiś kostium, ewentualnie jakaś sukienka i wszystko w stonowanych kolorach. Także tak się ubieraliśmy. Włosy nie powinny być rozpuszczone, powinny być spięte, także zawsze spinałam włosy. Oczywiście jakieś kolczyki, tatuaże, to wszystko dyskwalifikowało kandydata. No po prostu musiał być taki 100-procentowy biurowy strój. No i wtedy, słuchajcie, zaczęły się schody, bo nie miałam w ogóle takich ciuchów, no miałam jakieś tam rzeczy właśnie z matury, jakieś tam ze dwie koszule, może jakąś spódniczkę, ale nie miałam za dużo. No i pamiętam, że wybrałyśmy się z mamą do domu w centrum, wtedy w domach centrum, nie wiem czy pamiętacie, jak jesteście z Warszawy, było mnóstwo takich wieszaków, coś takiego jak Royal Collection teraz. No nie było to tanie, mama mi kupiła i marynarkę, i koszulę, i spódniczkę,
No bardzo, bardzo dużo rzeczy, także byłam bardzo zadowolona, że mam już tu odzież do pracy. No i co, poszłam do pracy, pierwszy dzień. Ja pracowałam popołudniami, w dzień studiowałam, bo ja byłam na studiach dziennych i tak mi się akurat ułożyło, że od tej godziny powiedzmy 15 byłam wolna. I pracowałam właśnie mniej więcej 15, chyba 30, 16, coś takiego do godziny 19. Miałam bardzo mało czasu, żeby się przebrać, często szłam prosto ze szkoły, musiałam nosić ze sobą rzeczy lub szybko do domu przebrać się do autobusu. Zawsze autobus stał w korkach i później biegłam przez park, pamiętam jeszcze jak gdzieś biegłam, w Adidasach, zmieniałam szybko na szpilki w windzie, dosłownie jak w filmie. Jak było w tej pracy? Słuchajcie, jak oglądaliście kiedyś Diabeł ubiera się u Prady, no to było właśnie tak. Z tym, że pracowałam z mężczyznami. Dziewczyny, które tam pracowały, sekretarki dzienne, wychodziły tam o tej godzinie powiedzmy 16. Ja przychodziłam pół godziny przed ich wyjściem i przejmowałam jeszcze bieżące sprawy. Siadałam jako taka sekretarka dyżurna na piętrze na stanowisku jednej z nich. Czyli, że w ciągu dnia było na przykład 4-5 sekretarek na piętrze i zwykle każda z nich pomagała jednemu lub dwóm prawnikom jednocześnie. A ja przychodziłam, słuchajcie, i musiałam pomagać wszystkim, którzy byli na piętrze, a nieraz było ich 10-12. Pracowali tam ludzie w różnym wieku, byli i starsi, i młodsi, byli tacy prosto po studiach. Jak poszłam do tego biura, to zaczęłam jakby poznawać całe te struktury. I na początku, jak tylko tam weszłam, bo ja byłam ogólnie taka bardzo otwarta, młodziutka, wiecie, poszłam tam do biura, to od razu mówię tak, o, ci młodsi na pewno będą fajni, na pewno się zakumplujemy. I to był mój największy błąd. Z tymi młodymi nigdy nie złapałam dobrego języka. Ci młodzi byli najbardziej zadufani w sobie, najbardziej nieprzyjemni, najbardziej niemili. Ci, którzy byli świeżo po studiach, świeżo po aplikacji, byli najgorsi. Ci im starsi tak naprawdę i sam właściciel byli niesamowicie mili, niesamowicie pomocni i miałam z nimi dobry kontakt. I przez to, że była tam właśnie ta hierarchia i dało się to odczuć, każdy z tych prawników uważał, że po tych godzinach, kiedy ta ich sekretarka dzienna idzie do domu, ja, która przychodziłam na jakby dyżur tylko taki popołudniowy, jestem tam tylko dla nich. Każdy z nich tak uważał, że ja powinnam się w tym momencie zająć ich sprawą. I to był dla mnie też duży problem. Bo jakby ciężko się jest komuś postawić, szczególnie jak się jest nowym, tak jak ja, i powiedzieć, nie, wie pan co, ja teraz się zajmuję sprawą tamtego pana, bo on był pierwszy, bo on jest ważniejszy, bo jego sprawa jest ważniejsza. No, tym bardziej, jeżeli znacie środowisko prawnicze chociaż troszeczkę, to takim ludziom ciężko w ogóle odmówić. No, oni są tak przekonujący, mają tak duży autorytet, że ciężko było dyskutować. I co było mi najtrudniej opanować, to słuchajcie, numery telefonów. Ja mam niesamowite problemy z liczbami, z zapamiętywaniem ciągów liczb, jakieś numery kont bankowych i tak dalej, ale słuchajcie, numery telefonów. Każdy z prawników miał swój numer telefonu, każdy miał też swoją komórkę i musiałam to wszystko pamiętać, bo jak ktoś dzwonił do nas z miasta, to się mówiło, że ktoś dzwoni z miasta albo wewnątrz, to wyświetlało się na naszych telefonach, tych takich biurkowych, wyświetlało się, jaki numer dzwoni. I ja powinnam od razu wiedzieć, ci prawnicy też tego oczekiwali, że będę wiedziała, kto do nich dzwoni, czyli mówię na przykład panie tam Mietku, dzień dobry panie Mietku, czy tam ktoś sobie życzył z nazwiska, nie z imienia. Czy tam dzień dobry panie mecenasie, już przełączam tu i tu, prawda, bo też zajmowałam się przełączaniem tych numerów. To był dla mnie taki koszmar, żeby zapamiętać te numery, zapamiętać jak się to przełącza. Druga sprawa była taka, że każdy z nich miał inne preferencje, nawet co do tego, jak podać mu herbatę. Przyrzekam wam, że każdy człowiek, nauczyłam się tego właśnie tam w biurze, każdy człowiek lubi mieć inaczej podaną herbatę. Jeden lubi mieć podane z torebką w środku, jeden lubi mieć wyjętą na talerzyku, a trzeci w ogóle nie chce widzieć torebki, jeden chce mieć od razu posłodzone, drugi chce mieć przyniesiony cukier i każdy z nich miał inne wymogi i tego nie mogłam w ogóle zapamiętać. Dlatego właśnie przyniosłam sobie do pracy notes, w którym wszystko zapisywałam, że ten pan chce, żeby do niego mówić na pan, że ten pan chce, żeby mówić panie mecenasie, ten chce, żeby mówić panie mecenasie Mietku, a ten chce, żeby mu mówić z nazwiska proszę pana. No każdy inaczej, po prostu to było tak trudno na początku zapamiętać, no ale później oczywiście w to wszystko weszłam. I śmieszne było to właśnie, że na początku mnie to tak strasznie przerażało, to było dla mnie tak trudne do zapamiętania, ale później zdałam sobie sprawę, że czekają mnie jeszcze gorsze rzeczy, bo jak już opanowałam to wszystko, te sprawy biurowe, właśnie kogo z kim łączyć, kto z kim siedzi, która sekretarka jest jego sekretarką, a dlaczego, no wszystko to opanowałam, zapisałam w tym notesie, wykułam to na pamięć, to dopiero przyszły, słuchajcie, trudne zadania. No i kiedy zbliżało się lato, bo ja tam pracowałam jakoś chyba od początku roku i kiedy zaczęło się zbliżać lato, ja już tak mniej więcej byłam wdrożona i coraz więcej zadań mi powierzano, wtedy zaczęły się naprawdę trudne zadania. Chyba najbardziej hardkorowy tekst, jaki usłyszałam w tej pracy. Jeden z prawników powiedział, że mam mu przetłumaczyć tekst z polskiego na niemiecki. Na to powiedziałam mu, że nie znam niemieckiego, nie mam w szkole niemieckiego, uczę się angielskiego i francuskiego. To prawnik powiedział, że jego to nie interesuje, że to ma być przetłumaczone.
No, także taki hardcore. Wtedy naprawdę miałam łzy w oczach, bo ten facet jeszcze tak na mnie krzyczał. Byłam wtedy naprawdę zestresowana. Chyba wtedy naprawdę pierwszy raz poczułam, co to jest taki stres w pracy. Byłam naprawdę pod ogromną presją, do tego stopnia, że budziłam się w nocy, bo słyszałam w głowie dosłownie, jak dzwoni mi ten telefon. Jeszcze było tak, że każdy telefon w biurze miał inny sygnał i po prostu ja po tych sygnałach rozpoznawałam, który telefon u którego prawnika, przy którym stoliku dzwoni. Także takie hardkorowe sprawy. Pamiętam jeszcze jedną moją wpadkę, kiedyś nie wiedziałam, gdzie jest jeden z prawników, bo w ogóle ja pracowałam na jednym piętrze, a tam było ileś tych piętr i jeszcze więcej tych prawników. Nie wiedziałam, gdzie jest jeden z prawników, ktoś go tam szukał i zadzwoniłam przez pomyłkę na salę konferencyjną i zapytałam się osoby, która tam siedzi, byłam przekonana, że siedzi we dwóch, a okazało się, że była to cała konferencja z klientami, a ja zapytałam się, czy jest tam ten prawnik. A oni odpowiedzieli, że jestem głupia i że i się rozłączyli. To było dla mnie takie straszne. Pamiętam, że nigdy w pracy nie pokazałam tego, że jestem tak zestresowana, ale przychodziłam do domu i nieraz mi po prostu leciały łzy, bo wszystko to tak ze mnie schodziło. Pamiętam, że bliżej lata załapałam też dobry kontakt ze stażystami. Stażystów mieliśmy z zagranicy. Był taki bardzo fajny chłopak z Niemiec i on był już dobrze po 30, a był stażystą w ogóle w Polsce, więc mnie to bardzo dziwiło, że taki no, starszy facet już, a on dopiero jest na stażu. I pamiętam, że on do mnie przychodził, coś tam gadaliśmy, on mi opowiadał, na czym tam pracują. I ostatni dzień mieli taki, że wszyscy wyszli na piwo, wszyscy ci stażyści, że już świętowali to, że właśnie koniec tego stażu. Oni w ogóle, dla nich to było mega wyróżnienie, żeby być w tej kancelarii w Polsce. I słuchajcie, ostatnia tam godzina, on się ze wszystkimi żegna, bla bla bla. I zobaczył go właśnie prawnik, z którym ja pracowałam i mówi, a jesteś, no to słuchaj, masz tutaj jeszcze to, to i to do zrobienia. I on mówi, przepraszam, ale to jest koniec mojego stażu i no i tam proszę zlecić to komuś innemu. A ten prawnik powiedział, mam to gdzieś, masz to zrobić, ja wychodzę. I ten chłopak, słuchajcie, wszyscy w ogóle już wychodzili z biura, bo to była właśnie ta godzina 16, więc wszyscy ci, co pracowali w dzień, wychodzili. Ten chłopak dosłownie miał łzy w oczach i pyta się mnie, co ma zrobić, że on jest załamany. Dlaczego to było w stylu diabeł ubiera się u Prady? Bo szefowie traktowali nas z góry i dawali nam naprawdę awykonalne dla nas zadania do wykonania. Taki przykład, kiedyś jeden z prawników wyszedł, pojechał do domu, powiedział, że nie jedzie autem, jedzie pociągiem i żebym zadzwoniła do jego żony i powiedziała, żeby po niego wyjechała. Okej, nic trudnego. W międzyczasie zadzwoniła jego kochanka. No i musiałam się tłumaczyć przed kochanką, że on wraca do domu i ona się zaczęła dopytywać, czy do żony, bo była bardzo zazdrosna. Później w międzyczasie dzwoniła żona, która też była podejrzliwa, gdzie on jest. Okazało się, że pociąg gdzieś tam stanął. Nie dało się w ogóle z nimi skontaktować. Ja musiałam dzwonić w ogóle do PKP i się dowiadywać, gdzie oni są, bo te dwie baby mi wydzwaniały. No słuchajcie, były tam tak śmieszne historie. Musiałam, nie wiem, załatwiać mu pralnię, jeździć po mieście z jakimiś dokumentami, robić rzeczy, których nie miałam zapisanych w umowie. Ogarniać właśnie pralnię, ogarniać kochankę przez telefon, gadać z nią, coś tam dowiadywać się z jego dziećmi. On po prostu nie miał czasu na takie zwykłe, przyziemne rzeczy i ja musiałam się jako asystentka tym zajmować. I tak jak jego asystentka dzienna była do tego przyzwyczajona, znała te wszystkie, wiecie, konotacje, ja tego nie wiedziałam. Ja tam przychodziłam po południu i omijała mnie połowa z tych rzeczy. Także to było niezłe. Co było jeszcze takie śmieszne, to właśnie jak wam mówiłam na początku, że ci młodzi prawnicy byli bardzo niemili. Jeden z prawników był świeżo po studiach, świeżo po aplikacji, także chłopak kilka lat tylko starszy ode mnie, więc myślałam, że złapiemy kontakt, w ogóle mówię, o fajny chłopak. Absolutnie, nie było w ogóle mowy, żeby mówić mu po imieniu, wszystko musiał być na pan, a mało tego, kazał sobie mówić panie magistrze, bo zdał tego magistra, niesamowite po prostu osiągnięcie, i kazał do siebie mówić panie magistrze. I dzwonili jego rodzice i się pytali, czy mogą z panem magistrem takim a takim rozmawiać. I to mnie tak śmieszyło, gościu się tak wywyższał. Traktował mnie po prostu najgorzej jak się da, no po prostu jak gówno. Zachowywał się beznadziejnie i to mnie też niesamowicie stresowało, że ten gość tak z góry mnie traktuje. Pamiętam jeszcze taką jedną sytuację, że kiedyś zapomniałam wyjąć kolczyków z uszu. Ja zawsze miałam po 2-3 dziurki. I moja kółeczka, zawsze tak samo. I przyszła do mnie babka z kadr, szefowa kadr. Gadała, pytała się jak po paru miesiącach pracy, pytała jak mi się pracuje, mówię, że dobrze, to tamto, tak na mnie patrzyła, wszystko było miło, po czym wróciła do siebie do pokoju i wykonała do mnie telefon. Ja odbieram, mówię, tak pani Agato, czego pani zapomniała, a ona mówi tak, pani Karolino, i te kolczyki to proszę raczej wyjmować. I tak przez telefon, zamiast mi powiedzieć w oczy. Może teraz wydaje mi się to wszystko takie śmieszne i na pewno bym sobie inaczej poradziła, ale jako 20-letnia dziewczyna pierwszy raz w takiej pracy miałam naprawdę ogromny stres. No i to była pierwsza moja taka właśnie praca, także no na pewno teraz, gdybym poszła do takiej pracy, byłabym bardziej asertywna, na pewno inaczej bym sobie poradziła. Wtedy był to dla mnie ogromny, ogromny stres i tak jak wam mówiłam, budziłam się w nocy, nieraz śniły mi się właśnie rzeczy związane z tą kancelarią.
Dużo się nauczyłam, jeżeli chodzi właśnie o prawne rzeczy, paragrafy i tak dalej, to na pewno. Na pewno nauczyłam się, jak funkcjonować z ludźmi, na pewno nauczyłam się załatwiać sprawy niemożliwe i dowiedziałam się, że wszystko jest do załatwienia. Dowiedziałam się też, jacy są prawnicy. Nie wiem, jacy są w domu, czy swoje żony też męczą, ale w pracy są strasznie męczący. I jak pamiętam, wychodziłam z tej pracy, po 8 miesiącach zrezygnowałam. W końcu chcieli mi przedłużyć tą pracę, bo im się podobało. Powiedzieli, że mi dadzą podwyżkę. Ja powiedziałam, że już nie chcę, bo wyjeżdżam na wakacje i tak po prostu byłam już taka wolna. I pamiętam, że wtedy, jak stamtąd wyszłam, powiedziałam sobie, że słuchajcie, po tej pracy żadnej pracy się nie boję. To, co tu przeszłam przez te 8 miesięcy, ten ogromny stres, te telefony, to takie często poniżanie, ja żadnej pracy się już nie boję. I naprawdę tak jest. Do dzisiaj tak mam. Jak sobie myślę o pracy, myślę sobie, że żadnej pracy się nie boję. Mogę pracować po prostu wszędzie. Po tej takiej mojej szkole życia w kancelarii jestem w stanie teraz pójść i robić wszystko. Po prostu jestem w stanie zrobić wszystko. Także niezła szkoła życia. Na pewno dużo się nauczyłam i nie żałuję, że tam pracowałam, bo gdyby nie to, no to nie poznałabym takiej prawdziwej pracy. Wiele moich koleżanek nie pracowało na studiach i później po skończeniu studiów, kiedy szukały pracy, miały takie właśnie zetknięcie z rzeczywistością, że nie jest tak kolorowo, że nie jest tak fajnie jak na studiach, że praca to praca i jesteś dorosłym człowiekiem i musisz wykonywać dorosłe zadania. Nie jest już wesoło, nie masz nikogo nad sobą i trzeba mieć odpowiedzialność. Także jestem bardzo zadowolona, że byłam w tej pracy, że byłam w pozostałych moich pracach. Także jeżeli wam się podobało, dajcie mi znać. Dajcie mi znać, jaka była wasza pierwsza praca, jak ją wspominacie, albo pierwsza najbardziej stresująca praca, tak jak moja. No i jeżeli chcecie, to nagram wam o moich innych pracach, poopowiadam wam, co w życiu robiłam, jeżeli was to interesuje. Chciałam wrócić z takim carvlogiem i trochę wam poopowiadać. Jeszcze jeden taki śmieszny fakt jest taki, że przez 8 miesięcy, jak tam pracowałam, nigdy nie założyłam spodni, ponieważ jeansy były zakazane. Nigdy nie miałam tak naprawdę eleganckich spodni, takich wiecie, materiałowych, eleganckich spodni typowych. Wtedy jeszcze nie było, nie wiem, rurek z materiału i tak dalej. Były albo jeansy, albo jakieś tam sztruksy, albo jakieś takie płócienne, czy lniane. Nie miałam spodni, miałam tylko jeansy, więc ani razu nie byłam w pracy w spodniach. Codziennie miałam albo spódnicę, albo sukienkę i wtedy też bardzo polubiłam właśnie spódnice i sukienki. Wtedy też dużo chodziłam na obcasach. Także tyle. Dajcie mi kciuki do góry i widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Pa, pa!